Siemaneczko, dzisiaj wracam do Was z nowym filmikiem, jak zawsze zresztą, ale dzisiaj taki filmik dość, no znowu luźny, staram się w ogóle takie luźniejsze te filmiki robić, dlatego sobie usiądę, nie będę się spinał ze staniem, może tak powiedzieć, a mianowicie filmik dzisiaj na temat tego, jak sklep Google Play plus do tego App Store trochę popsuli mi premierę, którą zapowiadałem dużo wcześniej. Jednak no, jest kilka elementów, których nie ma opisanych, które warto, żeby o nich powiedzieć. Być może ktoś, kto będzie chciał jeszcze dodać swoją aplikację, stworzyć swoją aplikację i dodawać ją na App Store'a czy właśnie Google Play, to co może spowodować, że nie uda mu się od razu wystartować i na co musi być gotowy. Bo my na te elementy nie byliśmy gotowi, w ogóle nie było nigdzie o nich wspomniane, że tak może być. No i właśnie, przez to wszystko się przyciągało. W ogóle najpierw powiem o tym, że jestem już chyba ponad tydzień po premierze aplikacji, zanim zaczniesz. Myślę, że to już jest etap, w którym jakby ze swoich zasobów, swoich możliwości darmowych oczywiście, nie jestem w stanie już więcej wyciągnąć z tego, żeby było jak najwięcej pobrań. I tak w ciągu tygodnia pobiliśmy liczbę pobrań, przebiliśmy w ogóle liczbę pobrań pierwszego, jakby też tej wersji aplikacji, która była w tamtym roku i która, ta liczba uzbierała się przez parę miesięcy, to tutaj w tydzień wykręciliśmy jeszcze lepszy wynik, z czego bardzo się cieszę. Teraz pora na reklamy, na jakieś innego typu działania, które są zapowiadane już nawet w Startup Vlogu, czyli macie i reklamy, o których wspominałem, różne kreacje, ale dodatkowo właśnie współpracę z osobami, z nawiązywanie współprac nowych. Już powoli to się zaczęło, bo ostatnio wspominałem Wam o tym na Instagram Stories, że udało mi się nawiązać z Stalowolską Izbą Gospodarczą taką współpracę, gdzie osoby, które będą tam się ubiegać o pożyczkę na rozwój firmy czy na firmę już istniejącą, będą jakby miały polecone tę aplikację, będą mogły się z nią zapoznać. Jeszcze w grudniu pojawi się kilka banerów, kilka ulotek, kilka takich materiałów marketingowych, które pomogą jeszcze lepiej zrozumieć tę aplikację. Co fajnie, bo już się coś zaczyna, tak? Już ludzie to widzą. Są to ludzie, tę izbę tworzą osoby, które są osobami przedsiębiorczymi, które znają się na biznesie, które zrozumiały aplikację i naprawdę zobaczyły w niej coś ciekawego, gdzie po prostu, wiecie, pewnie dużo dostają informacji, mają wiele różnych współprac, ale jednak jest tam, zobaczyły potencjał, przetestowali to wszyscy i stwierdzili, że jasne, można polecać, warto polecać, naprawdę to coś dużo da, więc jest fajnie. Plan jest taki, żeby nawiązać szerszą współpracę, zacząć od Stalowej Woli, w tym miasta, z którego pochodzę. Tam być może jest więcej możliwości, żeby nawiązać współpracę z firmami lub właśnie z urzędem pracy, do którego mam plan również się odezwać, bo tam również są osoby, które zaczynają swoją przygodę z biznesem i myślę, że na pewno im się by przydała ta aplikacja. Ale jest również, myślę, że lepszy kontakt z samym prezydentem miasta, i do niego również mam zamiar się odezwać, więc taki jest plan. Dalsze plany też również znacie, bo już wiele razy o tym mówiłem, więc przejdźmy po prostu już do tego głównego tematu, bo jak zwykle muszę się rozgadać. Aplikacje, czyli Google Play, sklepy plus do tego App Store. Zacznę najpierw od Google Play. Tam były trzy elementy, które mocno przeszkodziły w premierze, ponieważ jeszcze wcześniej z aplikacją zaczynaliśmy w tym 2018 roku pierwszą wersję, która została wrzucona. Tak naprawdę już trochę nie pamiętaliśmy, jak to było, czy to się udało od razu wczytać tę aplikację, czy trzeba było długo czekać na jej dodanie, czy były jakieś inne elementy, które mogły nam przeszkodzić. Trudno, testowaliśmy wszystko od nowa sprawdzaliśmy. Całe szczęście konto, które opłaca się raz za tam delikatnie chyba ponad 200 zł, jest prawdopodobnie, że ja dobrze uważam, na cały czas dostępne, nie tak jak na przykład w App Store, gdzie płacimy jednorazową opłatę ponad 400 zł, nie jednorazową, tylko roczną opłatę ponad 400 zł, co jest dość kosztowne. Jednak wróćmy do Google'a. Tam przede wszystkim był temat taki, że pierwszy raz wrzucając aplikację tworzy się takie specjalne klucze. Niestety tych kluczy nie zapisaliśmy sobie, stąd też chcieliśmy naprawdę, żeby ta pierwsza wersja aplikacji po prostu była zaktualizowana. Czyli ta liczba pobrań, która była wcześniej, była jakby dodawane do nich kolejne, to by się zwiększało w rankingu. Fajna sprawa wyszłaby z tego, bo by naprawdę było dużo pobrań. Niestety no nie udało się, bo nie mieliśmy zapisanych kluczy. Przywracanie tych kluczy było dość trudne.
Nam też niestety była presja wrzucenia tej aplikacji. Myśleliśmy, że ją wrzucimy i na drugi dzień już będzie dostępna. Niestety wszystko w ogóle przedłużyło się do terminu, a o aplikacji tak naprawdę dzień wcześniej kończyliśmy ją i wrzucaliśmy jeszcze w nocy. Niestety, no, okazało się, że udało się wszystko wrzucić. Trzeba było to wrzucić jako nową aplikację. Tamtą trzeba było wycofać. Stąd też pisałem do Was, żebyście tamtą odinstalowali, bo my ją możemy na razie wyłączyć, ale żeby ją całkowicie usunąć, to muszą być wszystkie aplikacje jakby pobrane, muszą zostać usunięte ze wszystkich telefonów. No niestety nie udaje się to zrobić, więc ona po prostu będzie wyłączona. Zostały tam zmienione informacje i dodana została nowa, gdzie jest na świeżo wszystko. Fajnie, bo też te teksty, które zostały robione pod optymalizację, pod SEO aplikacji, no są zaczytane od nowa, tak? Są stworzone od nowa, więc to też jakoś tam wpływa na pewno na wyszukiwania. No i zaskoczyły nas przede wszystkim ten brak kluczy i zaczęliśmy wszystko od nowa robić, z nadzieją, że to się uda od razu wrzucić tę aplikację. Niestety druga rzecz, która nas zaskoczyła, to jest ten czas oczekiwania na dodanie. To trwało ponad tydzień, czy prawie tydzień, przepraszam, prawie tydzień. Dzień do końca nie wiedzieliśmy, dlaczego to tak długo trwa. Wiadomo, teraz Google wprowadziło dodatkowe jakieś działania związane z dziećmi, z rodziną, czyli sprawdzanie tych aplikacji dokładne, żeby zachować tą ostrożność przede wszystkim, ale trwało to i trwało i nie wiadomo dlaczego. Pisaliśmy również do Google'a, niestety nie odpisali nam na ten temat. Nawet się śmiałem ostatnio do mojego znajomego, który pracuje w Google, żeby tam poszedł do działu związanego z Google Play i ich trochę pośpieszył. Ale no niestety, dopiero po jakimś czasie, nie wiem czy to od tego zależało, ale zmienialiśmy też nazwę programisty, bo tam było, że czy tam dewelopera, że jest też zanim zaczniesz nazwa z hashtagiem, a chcieliśmy zmienić na Mateusz Glanert. Później jak to wyłączyliśmy tę zmianę, to pokazało się raptem, że udało się dodać tą aplikację, więc no, są to elementy, których nie było opisane. Wiadomo, że trzeba czekać. To też była informacja, że trzeba czekać, ale nie jest to do końca napisane tak, że to słuchajcie, macie poczekać tydzień, tylko po prostu czekajcie i tyle. No i trzeba czekać, nie wiadomo jak zaplanować, jak dalsze działania robić. No i ostatnia rzecz, która nas zaskoczyła w Google, to, że dzień przed premierą niestety zniknęło wyszukiwanie aplikacji z jej wyszukiwarki. Czyli jak wpisywaliście w nazwę, zanim zaczniesz, czy osobno, czy razem w wyszukiwarce, niestety jej nie pokazywało. No i oczywiście od razu mail do Google'a, dlaczego tak jest, dajcie nam znać. No niestety stwierdziliśmy, że nie będę już zmieniał po raz kolejny tej premiery, tej daty premiery, więc użyliśmy po prostu linku, bo aplikacja siłą rzeczy była w sklepie dostępna, tylko nie dało się jej po prostu wyszukać. Tylko i wyłącznie link, który ja miałem dostępny, mogłem rozsyłać i poprzez ten link można było pobierać. To też z jednej strony było fajne, bo ktoś nie musiał bezpośrednio wyszukiwać, męczyć się z tym, tylko od razu dostawał link, klikał sobie, otwierało się i już jest gitara. Są osoby wyrozumiałe, które pobierały poprzez link, który polecałem, to też udało się zrobić i w końcu po 2 dniach Google napisało nam to samo, że to jest wszystko związane z SEO, ona zniknęła, coś tam, słowa kluczowe, wiecie, namieszane, po prostu odwal się od nas, masz link, to działaj według linku, bo to też zasugerowali, że ma pan link dostępny, może pan udostępniać ten link po prostu i ktoś może pobierać. Super. No ale po kilku dniach udało się, że ta aplikacja powróciła do wyszukiwań, jednak może wyszukać bez problemu, z tym, że nazwa zanim zaczniesz jest pisana, powinna być pisana osobno, tak? Oddzielnie. Czyli zanim spacer zaczniesz. Ale u nas nazwa aplikacji jest hashtag zanim zaczniesz, pisane razem wszystko. I tak samo aplikacja się nazywa. Niestety wyszukiwarka Google sugeruje, że powinniście wyszukiwać jakby oddzielnie, czyli zanim spacer zaczniesz. I wyszukuje, mimo że wpisujemy razem zanim zaczniesz, to wyszukuje nam osobno. I trzeba tam u góry zaznaczyć, że wyszukaj te słowo według tego, co jest zaznaczone, czyli tego razem pisanego i dopiero wtedy się aplikacja pokazuje. Dodaliśmy tam kilka też słów kluczowych typu biznes, jak założyć i tak dalej. Jednak no jest to uciążliwe. Z drugiej strony myślę, że wiele osób bardziej będzie z polecenia jako z linku działało, niż po prostu z wyszukiwania samemu. No i tak naprawdę to tyle. No, Google zrobiło nam trzy rzeczy, które spowodowały, że nie udało się wystartować z premierą. I był to dość duży problem. Ale no wszystko się udało poukładać, tylko że to są elementy, których nigdzie nie są napisane i nigdzie nie wiadomo. Tak jak jest w przypadku tworzenia biznesu, czyli rejestracji spółki, czy wybierania ilu rzeczy, czyli to wszystko, co macie w tej aplikacji, przetestowane przeze mnie, droga odkryta, wiecie, sprawdzone wszystko,
to moglibyście się spodziewać, że mielibyście sporo problemów, żeby dalej przejść, czy to właśnie w rejestracji firmy, czy spółki, czy po prostu tworzenie aplikacji, dodawanie jej, więc po to to też jest nagrywane. Przejdźmy teraz do App Store'a. Niestety App Store jest również uciążliwy, sprawia dużo problemów. Przede wszystkim w ogóle wgranie aplikacji, dodanie jej do sklepu, to jest tak skomplikowany proces, jest tak wszystko pomieszane, że to jest masakra. Dopiero pomogła nam jedna osoba znajoma, znajomego, wiecie jak to jest, która gdzieś tam też kiedyś rzucała i wiedziała co tam ogarnąć, bo coś tam nie było włączone jedno i się nie udawało tego wrzucić. Niestety frustracja rosła, a to dalej się nie udawało wrzucić. Ale udało się. Są pomocne osoby, z chęcią pomagają, więc to też jest fajna opcja, że możemy sobie poradzić właśnie prosząc kogoś o pomoc i ta osoba zawsze nam coś tam załatwi, pomoże, ktoś tam coś wie. Wiecie, warto po prostu pisać i pytać się, czy prosić o pomoc. To więc to. Przede wszystkim skomplikowany proces dodawania aplikacji. Brak informacji w internecie, rozpisanych szerzej, jak to zrobić, bardzo ogólne informacje, wiecie, kontakt, gdziekolwiek dowiecie się coś więcej, bardzo trudno, jeżeli nie ma kogoś, kto już to kiedyś robił, no to jest to jednak bardzo skomplikowany proces. Następna rzecz, to już wspominałem, że dość drogi jest App Store, bo rocznie kosztuje ponad 400 zł. Więc tutaj kwestia była taka, jak już wspominałem, że udało się i bardzo się cieszyłem z tego, że udało się również dodać aplikację na App Store'a. Wiele osób z niej korzysta, tylko to będę śledził, ile osób z niej rzeczywiście będzie korzystało, czy rzeczywiście opłaca się na kolejne lata tę aplikację na App Store akurat trzymać. Jednak co do w ogóle statystyk, to rzeczywiście wskazuje na to, że jest duże zainteresowanie, więc zobaczymy. No i oczywiście ostatnia rzecz, która bardzo nas zdenerwowała, to, że jak dodaliśmy aplikację za pierwszym razem, to udało się wrzucić, została zaakceptowana, jednak zobaczyliśmy, że mamy kilka błędów w tej aplikacji, nie zaczytało się kilka rzeczy, więc stwierdziliśmy, ok, wrzucamy ją od nowa. Drugi raz wrzuciliśmy poprawioną wersję aplikacji, niestety ludzie z App Store'a stwierdzili, że aplikacja nie spełnia regulaminu, czyli przeszkadza im to, że na początku trzeba podać adres mailowy po to, żeby sprawdzić, co jest dalej zawarte w aplikacji. Oni w ogóle tłumacząc im, dlaczego tak to jest rozwiązane, jak wiele informacji jest w aplikacji, że ona nie zarabia, ona nie sprzedaje, ona tylko i wyłącznie pozyskuje ten adres mailowy dla mnie taką małą nagrodą, żeby później utrzymywać z wami komunikację przede wszystkim, bo ja wam nie zamierzam nic sprzedawać jakichś garnków, tylko utrzymywać z wami komunikację. No niestety dla nich to w ogóle był jakiś temat związany ze sprzedażą, że aplikacja będzie coś sprzedawać, że to należy zmienić i według nich użytkownik powinien móc sprawdzić aplikację przed podaniem tego adresu mailowego. I koniec kropka. Nie ma więcej możliwości negocjacji, rozmów, wzięcia pod uwagę kilku rzeczy, wytłumaczenia im tego. Chcecie? Poprawcie aplikację, możecie być w App Store. Jeżeli nie, to spaduwa. Prosta sprawa. I to jest w ogóle tak frustrujące, że nie idzie się przebić wręcz. Niestety, no, trochę się obawiałem tego, że no, trzeba będzie znowu przerabiać całą aplikację, ale wpadliśmy na pomysł, że dodamy po prostu element tego pominięcia kroku tylko i wyłącznie w App Store, czy w aplikacji na iPhone'a, gdzie no, osoby, które nie będą chciały podać tego maila, no to nie podadzą, trudno. Ale mam nadzieję, że są osoby, które są wyrozumiałe, wiedzą, że to nie będzie nigdzie trafiało. Wiele razy to powtarzałem, że nie będzie spamu wysyłanego, więc podadzą tego maila. No i to akurat udało się, że aplikacja przeszła. Jednak sprawdzili ją od nowa, ok, może już działać, bo jest ta możliwość pominięcia, ale po prostu denerwująca jest to, że to jest taka wielka siła, jeżeli chcecie działać, tak? Chcecie tworzyć aplikacje, chcecie być w tych najważniejszych, czyli w App Store, w Google, więc to są tak wielkie siły, które musisz się za wszelką cenę dostosować. Nie ma pola w ogóle jakiegokolwiek manewru, jakiegokolwiek rozmów, tylko po prostu chcesz być, dostosuj się, nie, to na razie. I trzymaj się. Cześć. Hej, siemano, cześć. Wiecie, no jest masakra. Ale no dobra, udało się przebić. Mam nadzieję, że osoby, które będą tworzyły aplikacje, będą chciały wrzucać aplikacje i tak samo coś działać, to będą mogły posłużyć się tym filmikiem, zabezpieczyć się i dostosować swoje aplikacje do tego, co może ich czekać przy wrzuceniu aplikacji. I do Google Play, i do App Store'a zobaczymy, bo być może są jeszcze inne elementy, które mogą sprawiać trudności.
Lecimy dalej, aplikacja się rozwija, kolejne działania, nowe, kolejne etapy, bo jeden etap został zamknięty, tylko lecimy dalej. Tak jak Wam wspominałem, teraz nawiązujemy współpracę. No, mega się tym jaram, powiem Wam szczerze, że to tak idzie w fajną, dobrą stronę. Dziękuję Wam bardzo za dobre i pozytywne opinie. Te nawet pisane prywatnie, czy Wasz feedback na temat tego, co warto by można było zmienić, ale również te miłe opinie, które pojawiają się w sklepach, czy App Store, czy Google Play. Na pewno to też pomaga innym, żeby zobaczyć, że rzeczywiście ta aplikacja nie jest jakimś fejkiem. Druga sprawa, że proszę Was również o to udostępnianie, dzielenie się z innymi, jeżeli stwierdzicie, że aplikacja ma tą wartość, to podajcie dalej, udostępniajcie, że korzystacie. Naprawdę to bardzo pomoże mi w dalszym rozwoju tej aplikacji. No i oczywiście liczę na Wasze subskrypcje, na Wasze lajki i no i co? W razie czego piszcie do mnie, możemy działać, rozwijajmy się, działajmy. Bang! Trzymajcie się, cześć!